Kto z nas nie pamięta najpiękniejszej wokalistki epoki PRL i nie nucił idź w stronę słońca albo choć pomaluj nasz świat. Niestety, los oprzedł się z nią wyjątkowo okrutnie. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj o Elżbiecie Dmoch i grupie 2+1, a właściwie o tragicznym losie najpiękniejszej wokalistki epoki PRL. Zapewne nie byłoby grupy 2+1, gdyby nie pewna studniówka na warszawskim Grochowie, podczas której przygrywał zespół Warszawskie Kuranty z 22-letnim Januszem Dmochem. W czasie imprezy wypatrzył pewną piękną, wysoką dziewczynę, która wygrała organizowany na tej imprezie konkurs piosenki. Chociaż Kruk miał żonę i dziecko, jednak szybko nawiązał romans z młodszą 5 lat Elżbietą. Razem założyli zespół 2+1, a trzecim członkiem zespołu był Andrzej Rybiński, znany z późniejszych występów w duecie Andrzej i Eliza. Zespół szybko odniósł sukces na festiwalu w Opolu i zdobywał coraz większą popularność. A kiedy Rybiński postanowił odejść, to ostatecznie jego miejsce zajął Cezary Szlązak. Miarą popularności grupy był fakt, że zaproponowano jej nagranie dwóch piosenek do ścieżki dźwiękowej filmu W pustyni i w puszczy. W tym czasie Dmoch i Kruk byli już małżeństwem. Pobrali się w marcu 1973 roku. Początkowo wynajmowali różne mieszkanie, aż wreszcie, dzięki sukcesowi zespołu, kupili własny dom przy ulicy Zdrojowej w Warszawie. Było to bardzo ważne dla obojga, szczególnie dla Kruka, który urządził tam również studio nagraniowe. W tym czasie uwidoczniły się duże różnice charakterów pomiędzy małżonkami. Elżbieta była typem introwertyczki ze skłonnościami do melancholii, natomiast Janusz człowiekiem typowym bon vivantem. W ich domu cały czas odbywały się imprezy, czasami było na nich 50 osób. Bardzo męczyło to Elżbietę, ale wiedziała, że Janusz sobie nie wyobraża innego trybu życia, zatem godziła się z tym faktem. Powszechnie uważano ich jednak za bardzo zgodne i dobre małżeństwo. Cieszyli się ogromną popularnością. Byli nawet tacy, którzy twierdzili, że są najpiękniejszą parą show biznesu PRL. Był jednak jeden poważny wyjątek. Prawie w każdym numerze czasopisma młodzieżowego Razem na ostatniej stronie pojawiały się żarty na ich temat, głównie na temat ulubionej grupy naszych szansonistów. Ale taka jest scena popularności i sławy. Ich kolejne płyty biły rekordy popularności i udało im się nawet odnieść sukces na Zachodzie, co raczej w showbiznesie PRL było rzadkością i właściwie dotyczyło tylko duetu fortepianowego Marek i Wacek. W RFN nagrali dwie płyty długogrające, które cieszyły się ogromną popularnością i występowali pod szyldem Eins plus zwei. Chyba. Nie znam niemieckiego. Zdarzyło się nawet, że gdy Elżbieta spóźniła się na samolot na lotnisku niemieckim, to maszyna czekała pół godziny, żeby zabrać ją na pokład. Niestety, sukcesy muzyczne nie przełożyły się na szczęście rodzinne. Elżbieta nie mogła mieć dzieci, a Janusz bardzo pragnął mieć syna. Nie zadawalał go ulubieniec żony, dalmatyńczyk Klaudiusz. Przez pewien czas jednak wydawało się, że małżeństwo przetrwa. Z czasem w życiu Janusza zaczęły pojawiać się inne kobiety, aż wreszcie poznał tą, z którą postanowił dzielić życie. Odszedł od żony, orzeczono rozwód i niebawem poślubił swoją nową wybrankę. Pamiętam wywiad radiowy prowadzony na żywo, który Janusz przerwał, twierdząc, że musi wracać do domu, bo musi wykąpać swojego małego synka, a to dla niego jest najważniejsza sprawa. W 1990 roku, podczas występu w USA, Kruk zasłabł na scenie i przeszedł zawał serca. Podjął leczenie kardiologiczne, ale nie potrafił zrezygnować z wesołego trybu życia, co zakończyło się tragicznie. Zmarł na atak serca w czerwcu 1992 roku, mając zaledwie 46 lat. Śmierć byłego męża i rozpad zespołu były dla Elżbiety ogromnym ciosem. Wprawdzie wraz z Januszem sprzedali wkrótce po rozwodzie wspólny dom, ale szalejąca inflacja zredukowała znacznie jej zasoby pieniężne. Przeprowadziła się do podwarszawskiej wsi Gładków, i w 1998 roku na krótko z Cezarym Ślęzakiem reaktywowała 2+1. Mimo ogromnego sukcesu nie była jednak zainteresowana dalszymi występami. Przyczyną tego stanu rzeczy była depresja po śmierci Janusza. W 2005 roku telewizja TVN wyemitowała program, który sugerował, że Elżbieta żyje w zrujnowanej wiejskiej chałupie w skrajnej nędzy, a jedzenie wyszukuje na śmietnikach. W rzeczywistości było inaczej, gdyż Dmoch popadała w depresję, kiedy odstawiała leki, natomiast kiedy je brała regularnie, była w całkiem dobrej formie.
Pani Elżbieta wcale nie żyła w skrajnej nędzy, chociaż nigdy nie płaciła składek ZUS i nigdy nie dbała o należne tantiemy. Jednak dzięki pomocy gitarzysty Jacka Skubiszewskiego zaczęła otrzymać należne jej honoraria i sytuacja finansowa jej się poprawiła. Emisja programu wywołała ogromne zainteresowanie i Dmoch, by uniknąć zamieszania, przeprowadziła się do matki na Saską Kępę w Warszawie. Niestety, jej śmierć była kolejnym ciosem, po którym już się nie podniosła. Nie chciała wrócić na scenę, chociaż miała liczne propozycje, a dziennikarze tabloidów nie potrafili zrozumieć, że wokalistka, chociaż mogła być sławna i mieć duże pieniądze, nie była tym w ogóle zainteresowana. Wielką gwiazdą była przez ponad 20 lat, a po śmierci ukochanego mężczyzny nie była tym już zainteresowana. Wolała pozostać w samotności i w samotności wspominać piękne czasy, których spędziła u boku Janusza. Więcej o Elżbiecie Dmoch i muzykach epoki Polski Ludowej znajdziecie w mojej książce PRL po godzinach. A jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę, w samo południe. Hej!